Witam serdecznie na kolejnym, czwartym już z kolei wykładzie dotyczącym rozszerzania czasów końca. Dzisiaj będziemy mieli kolejny temat w tej sekwencji chronologicznej, który obejmuje właśnie wydarzenia czasów końca. Dzisiejszy tytuł wykładu to koniec czasu łaski i wie wielki ucisk. Będziemy też jeszcze mówili nieco na temat wylania ducha świętego, który doprowadzi do właśnie końca czasu łaski. I do wielkiego ucisku. Na wstępie dwa słowa dotyczące jeszcze naszego ogólnego szkicu. Wspominałem w zeszłym tygodniu ty, ty już o tym, że jest to szkic tego, o czym e, mówimy. Szkic oczywiście ba, bardzo ogólny. W tej chwili jesteśmy na etapie pieczętowania, i u góry widać wylania późnego deszczu Ducha Świętego. E, mały ucisk, który. To jest szkic, oczywiście, orientacyjny, bo ma mały ucisk może być też nieco bli bliżej wielkiego ucisku. E e ten czas bieżącoania też mo może obejmować czas e także małego ucisku. Tutaj to lekko się ze sobą e nakłada, ale mniej więcej wiemy, jaki to jest czas i o czym dzisiaj będziemy mówili. A więc e po zakończeniu tak tego najbardziej groźnego okresu małego ucisku krótkiego ucisku mów, mówiliśmy sobie to ostatnio nastąpi potężne wylanie ducha Świę, świętego ono się nie rozpocznie wtedy ono się rozpocznie wcześniej tak prowadząc właśnie do rozpoczęcia ma, małego ucisku potem y, przeszedowania sprawią że ten głos y, Ludu Bożego bo, ucichnie, ale potem zabrzmi ponownie bardzo głośno. I tutaj czy, czytamy jeszcze raz Ewangelia Mateusza 24:14, i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. A więc będzie głoszona Ewangelia i to doprowadzi do końca. Królestwo anielskie obejdzie ca, cały świat, każdy o nim usłyszy, aby każdy mógł Podjąć świadomą decyzję dotyczącą tego, czy przyjmuje je, czy też je odrzuca. A więc późny deszcz Ducha Świę Świętego, albo też jego druga fa faza, ta, która będzie w momencie, kiedy em, przez interwencję samego Pana Boga, Bo 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 Bo, który się posłuży ludźmi, których ma przygotowanych gdzieś wysoko we, we władzach, aby powstrzymać atak sił zła, na lud Bo Boży sprawi, że lud będzie mógł ponownie przystąpić do głoszenia Ewangelii ze siłą, i wtedy będzie już do tego całkowicie przygotowany. A moc Ducha Świę Świętego objawi się w, pot w potężnej, potężnym ru ruchu głoszącym Ewangelię. Y To dzieło, które będzie wtedy wykładowane, to jest bardzo istotne. Nie będzie tylko i wyłącznie dzie 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 dziełem człowieka, będzie też dziełem Pana Boga. I tutaj jest ten podział linii niezwykle istotny, dlatego że może i my dzisiaj mamy czasami problem z tym, gdzie jest linia między człowiekiem a Panem Bo Bo Bogiem, gdzie. Bóg decyduje, a gdzie decyduje czy człowiek. Natomiast na końcu rzeczywiście to głoszenie ma być w mocy Ducha Świętego, czyli to On ma być tym głównym zarządzającym. E, jeszcze raz obietnice, które nam o tym wspominają, Zachariasza 10.1. Proście Pana o deszcz późnej pory deszczowej. Mamy o to prosić, żeby to, to się stało. Księga jo Joada 2,23. A wy, dzieci z Syjonu, wykrzykujcie ra radośnie, gdyż da Wam obfity deszcz jesienny. I oznacza 6,3. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać pa, pa, pana, że go znajdziemy. Pewne jest, jak zorza poranna, i przyjdzie do nas jak deszcz. Jak późny deszcz, który zrasza zie, zie, ziemię. Na Bliskim Wschodzie było tak, że były deszcze, które padały na wiosnę. Dzięki temu zboże i inne rośliny mogły zacząć szybko wzrastać, a potem tuż przed zbiorami, kiedy. Wciąż było dosyć su, 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 sucho, był potrzebny dodatkowy deszcz, który jakby przyspieszyłby dojrzewanie tego zbo, zboża po to, aby na końcu we właściwym czasie można je było zebrać. A więc ten deszcz późny ma pozwolić na to, aby, aby te zbiory by, były pełne, obfite i we właściwym czasie. A więc Duch Święty objawi się tak, tak samo jak na początku, tak, tak też i na, na końcu. Czytamy z książki Wielki Bój. Dzieło to podobne będzie do wydarzeń Dnia Pięćdziesiątnicy. Jak wylanie duchu, Ducha Świętego na początku głoszenia Ewangelii było deszczem porannym, który miał pobudzić do wzrostu zasiane kosztowne ziarno prawdy, tak deszcz wieczorny będzie wylany przy końcu czasu, aby żniwo dojrzało. I z tej samej strony 424. Anioł, który przyłączy się do głoszenia Trojnialskiego poselstwa, oświeci całą ziemię swą wspaniałością. Przepowiedziane jest tutaj dzie dzieło obejmujące cały świat i posiadające nadzwyczajną moc. A więc mówi się, że to wczesne wylanie de deszczu po Piesiątnicy było rzeczywiście niezwykle potężne. Dzieje apostolskie wspominają o tym, że tam chrzciło się nawet po 5 tysięcy osób w ciągu jednego dnia. I tutaj mamy obietnicę, że będzie bardzo podobnie, a może na nawet będą jeszcze bardziej niezwykłe zja zjawiska. Czym objawi się to działanie Ducha Świętego? A więc na początku zacznijmy od tego, co wiemy o stanie ludu Bożego, który będzie mia 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 miał być tym głównym narzędziem, przez które Ewangelia w tym cza czasie będzie głoszona. Przede wszystkim wiemy, że lud będzie w pełni oczyszczony i przygotowany. Jego ego, czyli ego każdego człowieka, będzie usunięte na bok. Nie będzie stanowiło żadnej przeszkody. I tak samo jak uczniowie, którzy, którzy się modlili w górnej izbie przed piesiątnicą, tak samo też uczniowie tutaj będą po prostu przygotowani. Nie będą się już spierali o to, kto jest mądrzejszy, kto jest silniejszy, kto powinien być pierwszy w królestwie po, po panu Jezusie, ale będą pokorni i przygotowani. Będzie to lud gotowy na wszelkie poświęcenia, gorliwy, a zatem be, będzie idealnym narzędziem do współpracy dla Ducha Świę, Świętego. Takiego kościoła tak naprawdę oczekuje Pan Bóg. Nie wszyscy będą oczywiście mogli brać w tym dzie, dziele udział, dlatego że no, część osób odejdzie z, ko z kościoła pod, pod presją e, prześladowań, część osób e, no, straci prawdopodobnie życie. Niektórzy będą Zamknięci nie będą wsta w stanie głosić na zewnątrz tej Ewangelii, e, ale wielu na pewno będzie w stanie to robić, jak nie tych, którzy będą na zewnątrz, czyli tych, którzy zostaną, to będą to ci, którzy przyjdą z zewnątrz do kościoła. Czytamy taki cytat. Wielki Bój. Rozpomnieni świętą gorliwością, będą spieszyli z miejsca na miejsce, aby zwiastować poselstwo nieba. Tysiące ich przekażą ostrzeżenie całej zie Ziemi. A więc ten lud będzie gorliwy, będzie gotowy do poświęcenia. Na pierwszym mie miejscu będzie stało poselstwo od Pana bo bo Boga dla świata i wszystkie inne rzeczy odejdą na dalszy plan. Dlatego, że i też już właściwie nie będzie na co patrzeć, bo nie będzie można ani kupować, ani sprzedawać, ani jak no normalnie żyć. E I życie też e człowieka będzie miało bardzo niewielką wartość. Więc. W tej sytuacji jedyną wartością będzie gorliwe głoszenie Ewangelii aż do końca. Czym objawi się to działanie wśród ludu Bożego? Punkt numer dwa. Przywódcą tego ludu, który będzie miał głosić Ewangelię, będzie Bóg. Ciekawe jest to, że prawdopodobnie nie będzie nim człowiek, nie będą nim przywódcy którzy generalnie no, dzisiaj też są przez wolę Bożą powołani do takiego kierowania. Czemu, czemu tak będzie? No, Kościół po czasie małego ucisku będzie rozproszony. Ludzie będą w różnych mniejszych wspólnotach, będą jakby od siebie odłączeni, będą pojedynczo, więc trudno oczekiwać, żeby w takiej sytuacji można nim, nim było za zarządzać. Będzie to dzieło Ducha Świętego, który sam będzie kierować ludzi w odpowiednie miejsca, wyposażać ich w odpowiednie umiejętności. Sam będzie jakby to wszystko organizować. I to jest chyba najlepsze wyjście z sytuacji. Czytamy w książce wierzenia Czasów końca. Będą wśród nas tacy, którzy zawsze będą chcieli kontrolować dzieło Boże i nawet dyktować pewne posunięcia wtedy, gdy praca będzie się posuwała do przodu pod kierunkiem Anioła, który połączy się z trzecim aniołem w głoszeniu poselstwa danego światu. To jest poselstwo Trójanielskie. Bóg użyje jednak sposobów i środków, które wyraźnie świadczyć będą o tym, że On trzyma ster w swoich rękach. Pracownicy będą zaskoczeni prostotą środków, których On użyje. Prawdopodobnie ta prostota o, o, oznacza, że nie, że nie będziemy mieli dostępu do, do żadnych nowoczesnych środ środków technicznych, takich jak na przykład internet, elektronika. Będzie to po prostu zwykłe głoszenie Ewangelii, ale okazuje się, że Bóg jest w stanie dokonać rzeczy niezwykłych nawet takimi prostymi środkami. Faktem przecież jest to, że głoszenie jednej osoby Piotra sprawiło, że się chciło 5 tysięcy osób, a więc jeżeli tak, to pomyślmy, co by było, gdyby każdy głoszący miał taki sam potencjał, bo pełny po potencjał wpływu ducha świętego. I trzeci punkt. Nie będzie ważna ludzka mądrość ani wykształcenie. Czytamy takie em, słowa w książce Wydarzenia Czasów Końca. Poselstwo rozprzestrzeni się nie tyle przez rozumne wy wywody, co przez przekonujące działanie ducha świętego. A więc to nie będą spory, dyskusje na argumenty, to będzie mowa, która będzie przepełniona mocą, a ta moc będzie docierała i do serc, i do umysłów słuchających. Drugi cytat: W ostatnim ogromnym dzie dziele weźmie udział niewielu ludzi zajmujących wysokie stanowiska. Będą tacy lu ludzie, tutaj dodam, ale re relatywnie ich zbyt dużo nie będzie. Niewielu z nich odpowiedziałoby dzisiaj na Bo Boże we we wezwanie do współpracy. On powoła i wywyższy wśród nas tych, którzy wyuczeni zostali raczej przez namaszczenie Ducha Świę Świę Świętego niż wykształceni w szkołach i na uniwersytetach. W tym miejscu chcę oczywiście powiedzieć, że to nie oznacza, że nie będzie tak tego typu osób. Oczywiście, że będą. Będą też os osoby wykształcone, ale tutaj chodzi o pewien procent, tak? czyli re relatywnie najwięcej będzie osób, które są. Proste. Jak słyszą, tak mu, mówią. Nie, nie, nie będzie im w tym jakby nic przeszkadzało. <laughs> I czytamy też o tym, jaka będzie reakcja tego głoszenia. To jest drugi efekt działania, wydania du, Ducha Świętego. Tłumy przyjmą we, wezwanie i zajmą tą lukę po tym, co się wydarzyło w trakcie małego ucisku, czyli po przesadowaniach, po ucieczce wielu ludzi z kościoła, po tej pustce, tak? Przyjdą inni, którzy zapełnią to miejsce. I czytamy e, kilka cytatów. Wielkie Rzesze ludzkie przyjmą czystą wiarę i przyłączą się do wojsk pańskich. Tak? No, Wielkie Rzesze to naprawdę są e, e, duże liczby. Idziemy da dalej. Tysiące o 11 jed go godzinie dostrzegą i przyjmą prawdę. Te nawrócenia będą tak gwałtowne, że zaskoczą kościół, a jedynie Boże imię zostanie uwielbione. A więc ewidentnie ten proces będzie dziełem Pana Boga. Ludzie nawet sami nie będą rozumieli, jak to się stało, kto to zro zrobił czasami, po prostu Bóg będzie działać z potężną mocą. Kolejny cytat. Prawda stanie się dla nich kosztowniejsza niż wszystko inne na, na, na świecie. Zostawią e, nawet rzeczy, te, które ich łączą, takie jak. Jakieś silne związki rodzinne, czy też inne. I czytamy dalej. Mimo działalności potęg przeciwnych Bogu, wielka liczba ludzi stanie po stronie Pana. I ostatni cytat. W ciągu jednego dnia nawróci się wiele tysięcy. Większość nowonawróconych będzie zawdzięczać swe przekonanie naszej literaturze. Czyli te wszystkie elementy okazuje się, mają sens. Dzisiaj czytelnictwo jest generalnie bardzo. Niecenione. Mało kto czyta książki, książki, co też ma wpływ oczywiście na społeczeństwo. Stąd też i sprzedaż książek jest no niezbyt już rentownym zajęciem, a nawet nie przenosi skutków, jeżeli chodzi o działalność na rzecz ludzi ze strony kościoła. Ale jest napisane, że te książki, które zostały sprzedane, rozdane, jeżeli gdzieś są u kogoś w biblioteczce. One w pewnym momencie wygadają swoją pra, pra, pracę. Wielu ludzi wtedy, kiedy przyjdzie kryzys, kiedy będą się pytać, jakie jest dobre rozwiązanie, te książki wtedy trafią do ich rąk. Przypomną sobie o nich, będą je czytać i one spra, sprawią, że się nagle rozjaśni nad nimi świat, świat, światło i jak przyjdą, będą już przygotowani. Co jeszcze wiemy na temat działalności Ducha Świętego na tych, którzy przyjdą? Otóż wiemy, że będą to ludzie niezwykle gorliwi i ludzie pełni wiedzy. Czytamy w wydarzeniach czasów w końcu następujące słowa: Jest wiele dusz, które wystąpią z szeregów tego świata, z różnych ko kościołów, a gorliwość tych ludzi przewyższać będzie znacznie gorliwość tych, którzy od dawna już stali w szeregach ludu Bożego i zwiastowali prawdę. A więc ci, którzy przyjdą, będą jakby na nowo namaszczeni. Ich gorliwość będzie olbrzymia, będą gotowi zrobić wszystko, jakby pod wpływem tego szczególnego aktu dotknięcia Pana Boga, tak? tej interwencji, która spra sprawi, że tak bardzo zmieni się ich życie i podejmą decyzję, że idą do końca za Panem Bo Bogiem. A ci, którzy przyjdą, poprzez działanie Ducha świę, 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 Świętego, można powiedzieć, że będą od razu uzdolnieni do głoszenia Słowa Bo Bożego, e e kiedy tylko się po pojawią. Generalnie dzisiaj uczymy się, tak? Trzeba studiować, żeby pe pewne tematy lepiej zrozumieć, trzeba czytać długo Biblię, co jest oczywiście bardzo korzystne i potrzebne. Ale kiedy Duch Święty będzie działać bardzo intensywnie, a czasu będzie naprawdę bardzo ma mało do końca historii, wtedy Duch Święty będzie sam działać przez lu ludzi i tego typu rze rze rzeczy nie będą żadną przeszkodą. Bóg był w stanie w przeszłości głosić Ewangelię przez. Dzieci. Zdarzało się to wielokrotnie, tak? Wtedy na przykład, kiedy do, dorośli nie mogli, byli zamykani w więzieniu, w czasie reformacji w niektórych krajach w, w Europie dzieci głosiły Ewangelię. Dzieci miały mądrość, której nikt nie, nie mógł zrozumieć, skąd taka mądrość u tych dzieci, ale kiedy przemawiały, kiedy mówiły, rzeczywiście to było słuchać, że to tak jakby to nie były one. A potem, kiedy koń, koń, kończyły, stawały się zwykłymi, normalnymi dziećmi. A więc widać, że dla Boga to nie jest przeszkoda. I podobnie tutaj możemy się spodziewać, że ci ludzie będą głosić Ewangelię skutecznie i z taką mocą, jak ci, którzy się długo uczyli. No, ale musimy też mieć świadomość, że nie wszyscy przyjmą to głoszenie. Taka już jest rzeczywistość. Wielokrotnie pojawia się słowo wielu, 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 ale generalnie, kiedy popatrzymy na historię, na Biblię, to widać, że te liczby większościowe jednak dotykają, omawiają tę grupę, która się niestety zawsze i nie będzie chciała pójść za Chrystusem. Posłuchajmy jednego fragmentu. To jest z wydarzeń czasów końca, strona 141. Wielu z tych, którzy usłyszą poselstwo, a nawet przeważająca większość nie uwierzy poważnemu ostrzeżeniu. Wielu nie dochowa wierności przekazaniom Bożym, które są testem charakteru. Słudzy pańscy zostaną nazwani gorliwcami. Duchowni będą ostrzegali lu ludzi, by ich nie słuchali. Noe był traktowany dokładnie w taki sam sposób, kiedy Duch Boży ponaglał go do głoszenia po po poselstwa, bez względu na to, czy ludzie chcieli słuchać, czy też nie. Noe, który był ostrzeżony, że ma zbudować arkę, dlatego że przy, przy, przyjdzie kataklizm, który zniszczy właściwie ży, życie na tej ziemi, miał też drugi obowiązek. Oprócz budowania arki, miał ostrzegać ludzi przed tym, co ma się stać. To nie było tylko dla, dla niego, ale miało być też narzędziem. I wiemy, że przez wiele, wiele lat to robił, a jednak mnóstwo ludzi. Nawet jeśli czasami go su, 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 słuchali, lekceważyli go. Odrzucali, śmiali się, mówili: To jest niemożliwe, aż tak się w końcu stało. Drugi fra fragment. <laughs> Nikt nie zostanie potępiony za to, że nie żył zgodnie ze światłem i wiedzą, których nigdy nie miał okazję zdobyć. Czyli chodzi o to, że jeżeli ktoś czegoś nie usłyszał, nie wiedział, nie rozumiał. To Bóg będzie sprawiedliwy i nie będzie go sądzić za rzeczy, których nie wie. Tak? No bo jak oczekiwać od kogoś, że ma postępować zgodnie z wiedzą, której nie posiada. Jednak, czy, tu, i tutaj cytuję da, dalej, wielu ludzi odrzuca prawdę, która jest im przedstawiona przez posłańców Chrystusa, ponieważ wolą dostosować się do wymagań świata. W takim przypadku, prawda, która dotarła do ich umysłów, to światło oświetlające dusze potępi ich na, na sądzie. A więc jest różnica między nieznaniem czegoś i nierozumieniem, a rozumieniem, a nieprzyjęciem. Jeżeli ktoś słyszy tak, rozumie, a jednak się zapiera, to jest to niestety jego jawna de decyzja, która jest zapisywana w księgach nieba. To postępstwo dla świata też jest bardzo istotne. Nam się przede wszystkim kojarzy z ostatnim ostrzeżeniem, a zarazem z obnażeniem zła, o czym za chwilę powiemy sobie oczywiście więcej, no bo te elementy są w tym postępie, kiedy myślimy o tym, co ten lud będzie głosić, ale to nie wszystko. Przede wszystkim popatrzmy na szerszy kontekst tego, co będzie głosił lud właśnie w trakcie wylania Ducha Świętego. Ewangelia Jana 16, od 7 do 8 podaje nam takie słowa. Lecz ja Wam mówię prawdę. Lepiej dla Was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do, do Was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, po, poślę go, go do Was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Te trzy elementy są niezwykle istotne. Dla, 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 dlatego że poselstwo. Yy, yy, Trójanielskie, jak je często nazywamy, z objawienia XIV rozdziału. Postelstwo na końcu, kiedy będzie wylany Duch Święty, jest poselstwem przede wszystkim miłości. Tak? Miłości. Bóg ma objawić swój prawdziwy charakter. Bóg ma objawić swoją miłość do człowieka. Bóg ma do niego wołać po to, aby ten człowiek dał się zawrócić ze swojej, ze swojej złej dro, 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 drogi, i żeby żył, tak? W Księdze Ezechiela, w XVIII rozdziale 32 wierszu czytamy, że Bóg będzie sądzić ludzi sprawiedliwie. Czy syna, czy ojca, kto jak postępuje, tak go będzie sądzić. Wcześniej tak czytamy w tym rozdziale, ale na, na końcu jest napisane, że celem Pana Boga nie jest, żeby człowieka posądzić, rozsądzić tak, żeby on umarł, ale żeby w tym sądzie była łaska, czyli żeby, żeby pokutował i żeby przeżył. A więc Panu Bogu zależy na tym, żeby wszyscy przeżyli, żeby wszyscy byli zbawieni, o ile rzeczywiście przyjmą poselstwo, które On ma przygotowane dla, dla świata. I żeby tak się stało, są potrzebne te trzy elementy. Przede wszystkim, według tego, co przed chwilą czy, czytaliśmy z Ewangelii Jana, poznanie grzechu. tak? Czemu jest nam niezbędne? No Dlatego, że jeżeli człowiek nie, nie rozpozna grzechu, to nie będzie w stanie zrozumieć swojego stanu. Będzie mu się wydawało, że jest dobrym człowiekiem i jest mu nic więcej niepotrzebne. Natomiast człowiek musi zobaczyć, czym jest grzech, zrozumieć to, aby zobaczyć też, jak bardzo jest nim skalany i w jakim jest beznadziejnym stanie. Co jest, to jest przykre, ale to jest ko konieczne. Po, po, po drugie, jest potrzebna sprawiedliwość, czyli poznanie i przyjęcie sprawiedliwości w Jezusie. My sami jej nie posiadamy. Jezus, owszem. Ratunek jest możliwy, ale tylko po poznaniu swojego własnego grze, grzechu. Tak? A przecież grzech, jak uczy Pismo Święte, to jest przestępstwo prawa. Więc, żeby znać grzech, trzeba też znać dobrze prawo i rozumieć, co oznacza złamać Boże Prawo. A następnie po wyznaniu grzechu Chrystusowi i, uwaga, podwyższeniu standardów tego, czym jest grzech i czego trzeba unikać. Nienawidzieć. Jeżeli człowiek zrozumie, czym jest grzech, tak, to nie będzie chciał go więcej popełniać. To jest naturalne. Jeżeli coś jest złego, to człowiek tego nie chce, tak? To nie jest tak, że, że, że mamy sprzeczność pomiędzy tym, że człowiek jest od grzechu przez łaskę uwolniony, ale może robić i żyć tak, jak chce, bo i tak jest uwolniony. Jeżeli człowiek rzeczywiście od grzechu jest uwolniony, a grzech jest złamaniem Bożego prawa, a Boże prawo pokazuje, jaki jest Bóg. To Boży człowiek będzie chciał tego prawa po prostu nie, nie łamać i będzie rozumiał, że grzech jest zły. Oczywiście nie to go zbawia, zbawia go ratunek w Chrystusie. Ewangelia, jezusowa sprawiedliwość, jak uczy Ewangelia Jana. Ale pamiętajmy o tym, że owocem tej, tego zbawienia w nas jest nie tylko to, że nasze grzechy są oczyszczone i z nas zdjęte, ale też to, że my tego grzechu nienawidzimy. Biblia uczy, że człowiek, który, który chce kochać Pana Boga, unika zła. I po trzecie, jeżeli ktoś jednak nie przyjmie tego ostrzeżenia i nie będzie chciał usunąć wszystkich grzechów, ze swojego ży życia, przez wyznanie ich Panu Bogu i przez ich porzucenie w kwestii standardów ży życiowych, to czeka go nieuchronna konsekwencja. Sąd. I o tym ma przekonać Duch Święty, o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, ten, kto tego nie uczyni, nie przyjmie, niestety, jemu już nie będzie można po pomóc. Poselstwo pierwszego anioła odczytajmy je so sobie, bo to jest treść tego. Co będzie głoszone, i widziałem innego anioła leżącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną. To jest wciąż ta sama Ewangelia, wieczna Ewangelia o zbawieniu z łaski, aby ją zwiastować mieszkańcom zie ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu. Który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Pytanie, co to oznacza? Ewangelia wieczna to jest ta sama Ewangelia o zbawieniu z łaski, tak? Ale też jest w tym miejscu szczególne wezwanie. Jakie? Jeżeli wierzysz w, Ewangel w Ewangelię wie w wieczną w Jezusa, to przyjmij też i to wezwanie: bój się Boga i oddaj mu chwałę. Jak? No, y tutaj jest napisane. Tak jak chce tego Bóg, który stworzył niebo i ziemię i morze i czyd wód. Ciekawe jest to, że i słownictwo, i symbolika jest niezwykle podobne do tego, co mamy w czwartym przekazaniu. Księga Druga Mojżeszowa, 20 rozdział, 11 wiersz. Tam jest mowa o tym, że Bóg poświęcił siódmy dzień, oddzielił, bo w sześciu dniach stworzył cały świat, a siódmego dnia odpoczął. A dlaczego tak się stało? Bo On jest stworzycielem. I jeśli przyjmujemy to, tak to będziemy zachowywać siódmy dzień. Więc jest to jakby wezwanie do tego, aby oddać Panu Bogu cześć we wszystkim. Łącznie właśnie z tym twierdzeniem, które jest jakby pieczęcią mówiącą o tym, że Bóg jest stworzycielem. Tak? To nam nadaje powód, tłumaczy nam, dlaczego Bóg oczekuje takiej chwa chwały. Tylko to przykazanie ma taką informację. Jest to oczywiście poselstwo miłości, bo ratunek wiecznej Ewangelii jest dostępny, ale on też obejmuje ludzi z ich sercem. Ludzi, którzy, którzy jak widzą, że Bóg mówi o przekazaniach, to chcą też żyć według tych przekazań. Nie dlatego, że tak zarabiają na zbawienie, ale dlatego, że taki jest Bóg. A więc chcą być tacy jak, jak Bóg. Czwarte przekazanie to jest pieczęć. Musimy o tym pamiętać. Jedyne mie miejsce w, w dekalogu, gdzie Bóg się przedstawia, mówi kim jest bo, i dlaczego jemu jest na, należny hołd. Bo on wszystko stworzył dla, dla wszystkiemu po, porządek i on w związku z tym ten dzień zapieczętował. Drugie poselstwo, poselstwo drugiego anioła. A drugi anioł szedł za nim i mówił upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody widem szaleńczej rozpust. To jest poselstwo prawdy. Tam to było poselstwem miłości, ale też miłości pełnej. Tutaj mamy poselstwo pra prawdy, gdzie Bóg wskazuje, gdzie jest prawda, a gdzie jest zwiedzenie. Oczywiście to zawsze musi budzić kontrowersje, ale Bóg musi ujawnić, gdzie jest pra prawda, dlatego że miłość objawia się także w prawdzie. Kto miłuje, ten nie kłamie. Kto chce okazywać miłość, ten też okazuje prawdę. Więc to też jest poselstwo mi miłości. I poselstwo trzeciego anioła. A trzeci anioł szedł za, za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on będzie pić samo czyste wino gniewu bo Bożego, z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec ba ba baranka. To jest postelstwo ostrzeżenia, ewidentnie, tak? Miłość w tym mie miejscu też się o objawia. Dla dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg nie chce, aby grzesznik umarł, tak? Księga Ezechiela 18 ro rozdział. Nie chce. Dlatego mówi uczciwie: posłuchaj, posłuchaj, musisz. Zrobić krok, tak? Jeżeli oddasz pokłon i przyjmiesz inną pieczęć, inne z nami, jeżeli nie posłuchasz mojego wezwania, to spadną na ciebie takie same konsekwencje, jak na to zwierzę, tak? I to się skończy ostatecznie śmiercią. To jest też poselstwo miłości, bo ten, kto kocha, ten ostrzega i ra ratuje w ten przed śmiercią. No i mamy też poselstwo czwartego anioła, tak zwane, bo to już jest inny rozdział, rozdział 18, objawienia, które jednak jakby dopełnia ten obraz. Upadł, upadł wielki Babilon, Babilon, stolica i stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, bo winem zapalczywości swojego nierządu, czyli jakby odejścia od pa, Pana Boga, niewierności napoiła wszystkie na, narody, czyli miała wpływ na wszystkie na, narody, i królowie ziemi doprzyli się z nią nierządu, czyli znowu niewierności wobec Pana Boga, a kupcy ziemi doszli do bogactwa przez jej prze, prze, przepechło. Więc to też jest element e, e, finansowy. I stwierdzenie. Usłyszałem inny głos nieba, mu, mówiący ludu: „Mój, wyjdźcie”. Z niej. Ciekawe jest to, że Pan Jezus w tym miejscu mówi do tych ludzi, którzy są wciąż tam, tak, na zewnątrz: ludu mój, bo wie, że to jest jego lud. Wy, którzy słyszycie mój głos, tak, tak samo jak owce słyszą głos swojego pasterza i kiedy słyszą ten głos, to za nim idą, bo go rozpoznają. Wiedzą, że to jest on. Tak samo i lud rzeczywiście ten głos usłyszy i wyjdzie. Wyjdź. I dalej jest napisane, byście nie mieli udziału w jej grzechach, to jest raz, a dwa, i żadnej z jej plag nie ponieśli. To oznacza, że plagi, które mają spaść na zwierzę, będą też częścią, będą, będą udziałem tych, którzy nie wyjdą. Tak? Więc Pan Bóg w miłości przestrzega. Uważajcie, bo to jest moje ostatnie wezwanie wyjdźcie na zewnątrz, aby plagi na Was nie spadły. A grzechy jej narosły aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnię. To jest moment, kiedy zakończy się właściwie całkowicie nadzieja na to, że jakakolwiek organizacja tak, kościelna może być w tym miejscu no, konkretnie uratowana. Tak? Będzie to raczej wezwanie do jednostek. Tak? Zostawiamy już Wielki Babilon. Jak organizacje, tam jeszcze nic więcej nie da zrobić, ale jednostki nadal mogą być wyratowane. Wyjdźcie z, nie, z niego, ludu mój. Dowodem miłości Boga bo jest to, że wylanie Ducha Świę Świę Świętego jest nie tylko na ochłodę, tak? Nie tylko ochłodę ludu bo Bożego, bo wiemy, że po okresie małego ucisku to wylanie Ducha Świętego przyniesie ochłodę, ulgę, tak? Będzie znowu wielka moc, będzie łatwiej głosić Ewangelię, będzie. Potężna obecność Pana Boga, ale stanie się coś jeszcze. Yy, bo wszyscy ci, którzy będą wciąż mogli wybrać, otrzymają od Pana Boga wielką szansę. Wydaje się nawet, chociaż tego nie możemy być do końca pewni, że to wylanie potężne Ducha Świętego na świat to ostatnie na, na, na końcu, może nawet na moment zatrzymać ten toczący się kryzys ekonomiczny, energetyczny, czy też inny, lekko go nawet cofnąć po to, aby ludzie zauważyli, że Bóg naprawdę bardzo kocha ludzi, naprawdę chce im pomóc, żeby ich jeszcze bardziej przekonać. Ostatni raz, słuchajcie, ja mam naprawdę wobec Was dobrą wolę i dobre plany. Ja wiem, jakie mam myśli o Was. Myśli o pokoju, tak? Tak mówi Bóg. A więc to wciąż przekonuje o tym, że to poselstwo będzie poselstwem miłości, chociaż będzie też nawoływało do wierności, tak? Abyśmy byli wierni we wszystkim. Jakie jeszcze będą inne znaki Bożej łaski? No, mamy też oczywiście informację, że ponownie objawią się w kościele cuda. Oczywiście czasami się tego typu rzeczy dzieją, zwłaszcza gdzieś tam na odległych ter terenach, gdzie no, nie można y, czytać bi Biblii spoko spokojnie, tak to jest y, niebezpieczne. Tam Bóg czasami daje sny, przemawia do, do ludzi. No, ale jest obietnica, że na, na końcu się te rzeczy powtórzą, tak? czyli na jakąś większą skalę. Ludzie będą uzdrawiani z chorób fi fizycznych, z psychicznych, czyli to, co działo się wtedy, wtedy, kiedy Pan Jezus chodził na tej ziemi, to się powtórzy. Może to nie będzie taka wielka skala jak wtedy, 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 wtedy ale na pewno objawi się wielka moc Boża i spełni się obietnica, że uczniowie będą czynić takie rzeczy jak Pan Jezus, a nawet większe, jeżeli chodzi o ilość. Tak? Tak jak w przypadku pierwszego wydania Ducha Świętego, cuda nie będą miały przyciągać, nie będą spektakularne. Czyli to nie będą cuda na, na pokaz, tak? żeby ludzi ściągnąć do siebie. To będą cuda dla ludzi, aby doświadczyli Pana Boga, ale coś jeszcze w tym miejscu jest bardzo ważnego. I to widać, także jak się czyta e, e, Biblię. Te cuda będą przede wszystkim potwierdzeniem wcześniej przedstawionej na nauki. Czyli będzie nauczanie, a cuda będą potwierdzeniem, że Bóg się pod tym w pełni podpisuje. To jest bardzo istotne. Tutaj podam przykład z Biblii, że to rzeczywiście ma tam miejsce. Dzieje apostolskie, szósty rozdział od 8 do, do 10. A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej libertyńską, oraz synagog Cyrnejczyków i Aleksandryjczyków, a również z Cilicji i Azji, wystąpili roz, rozprawiając ze Szczepanem, lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego nadknień przemawiał. My wiemy, że Szczepan został potem oskarżony fał, fał, fałszywie, a potem został uchemionowany i był pierwszym me, męczennikiem ko, kościoła. Ale istotne jest to, że był pełen łaski mocy, czynił znaki i cuda. Jednak to nie ten po, powód, był w tym miejscu najważniejszy. Cały kontekst, jakby tej historii, pokazuje, że głównym problemem było to, że Szczepan uczył, tak? I jak uczył? Uczył tak, że ludzie go słuchali. Uczył tak, że byli tym zachwyceni. I mówił tak, że nawet najbardziej inteligentni ludzie, którzy stawali przeciwko niemu, nie byli w stanie nic zdziałać, tak? To w tym był główny problem, a do tego jeszcze Szczepan to potwierdzał znakami, Łaski i mocy. Ale wiemy też, niestety, że dojdzie do fałszywego ożywienia. W momencie, kiedy te rzeczy będą się miały stać w Bożym Ko Kościele, aby potwierdzić to, że, e, że Bóg się podpisuje pod tym, co jest głoszone, będzie też ożywienie, niestety, po drugiej stronie. Są to bardzo przykre rzeczy i nie ma w tym ogłoszeniu e, tego żadnej przyjemności. Ale trzeba to po powiedzieć. tak? Dzisiaj mówi się o tym, że cuda mogą się zdarzać. Niektórzy nawet widzą i uzdrowienia, e, nawet zmartwychwstania. O tym się mówi w świecie chrześcijańskim. E, I jedni mogą być sceptyczni, inni mogą mówić inne sprawy. Generalnie Biblia w tym miejscu niestety ostrzega. tak? Popatrzmy na, na kilka frag fragmentów. To jest, są za dwie, za trzy, jest ich dużo więcej. Drugi list do 2, od 9 do 10. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Czy znaki będą? No, sama Biblia podaje, apostoł pa Paweł pisze, Pi, że ten niegodziwiec, główny wróg Pana Boga na tej ziemi, tak? Wi, wi, widzialny. On przyjdzie z pomocą i z siłą szatana, czyli ktoś go będzie wspierał, tak? I będą z nim znaki. I uwaga, rzekome cuda. Nieprawdziwe. Tak? Ale to nie jest kwestia sceptycyzmu. W oczach ludzi to będą znaki pra, pra, prawdziwe. Dlatego, że szatan jest istotą duchową, może kogoś chorobą obciążyć, a, a potem może tę tą cho, chorobę z niego zdjąć. Tak? W jego mocy takie rzeczy są. Więc to w oczach ludzi może być cud. Tak? E, e, natomiast ważne jest to, czy my przyjmiemy to, co idzie z tym. Tak? E, tutaj jest na że wo wobec tych, którzy mają zginąć, tak? to będą cuda. Oni uwierzą i to będzie dla nich pułapką, ponieważ nie przyjęli miłości czego? Prawdy. A więc bardzo istotne, że miłość prawd jest istotna, byśmy umieli rozróżnić Znaki prawdziwe od fałszywych. Prawdziwe uleczenia od fał, fał, fałszywych. Miłość prawdy to jest to, czego uczy w Biblii Pan, Pan Jezus. tak? Odnośnie zbawienia, odnośnie Bożego Prawa, odnośnie tego, co mamy wiedzieć na końcu historii. Inny fra fragment, objawienie 13:13. 13. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na Ziemię na oczach. Ludzi. To jest bardzo ciekawy fragment z objawienia, który już sobie cytowaliśmy wcześniej, bo mówi o tym, że, że dokona ta istota w tym mie miejscu, chodzi o y, y, drugie zwierzę albo waszego proroka, y, dokona wielkich cudów, czyli to już nie będą rzeczy ma małe, to będą rzeczy spektakularne, olbrzymie, tak? a nawet spuści ogień z nieba, co nam się oczywiście powinno kojarzyć z czym? Z wylaniem Ducha Świętego za pierwszym ra razem, kiedy uczniowie byli. W, w domu, w górnej izbie i czekali w modlitwie, aż Duch Święty się objawi, stąpił w postaci ognia. Tak? A więc ten kontekst chrześcijański i tej mocy, która napełni ożywieniem i cudami ludzi jest w tym miejscu wspomniany. Tak? Tyle tylko, że to nie będzie działanie Pana Boga. Niestety. tak? Mateusza 24,11 I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu, tak? Fałszywy prorok, to nie zawsze musi być ktoś, kto tylko udaje proroka, kto nie ma żadnej mocy ani siły. Mamy w Biblii ewidentne przekłady fałszywych proroków, którzy mieli siłę duchową, którzy rzeczywiście byli jakoś taką mocą duchową napełnieni, tak? Ale skąd? No nie od Boga. Więc jest to bardzo poważne ostrzeżenie. I jest ono znowu w kontekście religijnym, że będą fałszywe proroctwa, które będą prowadziły do zwiedzania wielu ludzi, tak? Jest to jakby próba zapewnienia, że nie liczy się wierność Panu Bogu we wszystkim, nieważne są standardy, tak? Wystarczy, że przyjęło się raz Chrystusa, a o resztę nie ma się co tak bardzo martwić. Tak? Ważne jest. Poselstwo, które będzie szło z tymi cudami i znakami. Możemy na, nasze, na, na własne oczy zobaczyć czasami nawet cud, cuda, ale musimy sobie zadać pytanie, czy sam cud wystarczy, abyśmy uznali, że za tym stoi Bóg. Tak? Ważne jest, żeby była wpierw prawdziwa, zdrowa nauka, którą możemy potwierdzić, badając bardzo dokładnie Pismo Święte, a dopiero potem, jeżeli jest cud, który to potwierdza, to wtedy możemy to przyjąć. Jeżeli mamy cud, który się z niczym nie łączy, Albo łączy się właśnie z, takim, z taką Ewangelią wolności, że no, człowiek raz przyjmuje Chrystusa i właściwie jest wolny, się nie musi niczym przejmować, nic go nie ogranicza, nie ma, nie ma żadnych praw. Czy naprawdę nie ma żadnych praw? Czy człowiek, który kocha pana Jezusa, nie powinien też żyć tak jak on i kochać to, co on kocha, a pan, Bóg kocha prawość? Ogień z nieba to oczywiście znak do 50, podobny do piesiątnicy, Szatan, tutaj mamy fragment z, książ z książki wyrażenia Czasów w Końca. Szatan dobrze o tym wie, że są w różnych kościołach wierni, więc zanim się rozlegnie głośne wołanie trzeciego anioła, wywoła poruszenie w ugrupowaniach religijnych, by ci, którzy odrzucają prawdę, mogli są sądzić, iż Bóg jest z nimi. Czyli to ożywienie, nawet z cudami. Może prowadzić do, do tego, że ci, którzy są wewnątrz, będą sądzieli, że to jest znak od Boga. Tak? Będą uzdrowienia, może nawet zmartwienia, my, my nie wiemy tego, tak? ale będzie to nastawione przede wszystkim na ludzi wierzących, którzy potencjalnie mogliby przyjąć wezwanie do wyjścia na zewnątrz i przyjęcia pełnej Ewangelii. Ale będą też inne znaki, musimy sobie z tego zdawać koniecznie sprawę. Otóż będą też znaki spektakularne, niekoniecznie związane w ogóle z kościołami, które będą się siedziały na naszych oczach, na niebie, na ziemi i ich zadanie będzie inne. Tutaj już nawet nie będzie chodziło tylko i wyłącznie o ludzi religijnych, o ludzi wierzących, ale o ludzi, którzy są nastawieni sceptycznie w ogóle do religii, do, do cudów, do znaków ateistów. Sceptyków niewierzących. Dlaczego? No, dlatego, że jeżeli ktoś na własne oczy zo, 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 zobaczy spektakularny cud, który przyciągnie uwagę setek ludzi, tysięcy ludzi i zobaczy to na własne oczy, tak? Na własne oczy, no to w tym momencie ze sceptyka stanie się od razu gorliwcem. Będzie przekonany na własne oczy, to widziałem, więc wiem. To jest bardzo oczywiście sprytne dzia, dzia, działanie i ono przyniesie odpowiedni skutek. Mamy też informacje o tym, że nasilą się kontakty z umarłymi. Jest ostrzeżenie w Piśmie Świętym, żebyśmy uważali na kwestie okultyzmu, czy też czasami zwane spirytyzmem. Chodzi między innymi o kontakty z umarłymi na różne sposoby. Biblia generalnie tego typu praktyk bardzo zabrania. Za I tutaj jest wiele fragmentów, do których się możemy odwołać. Ja tylko czytam jeden. Piąta Mojżeszowa, 18 od 10 do 12. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień. To są praktyki okultystyczne. Ani wróżbita, podobnie, ani wierzbiasz, ani guślarz, to jest wciąż to samo, ani czarodziej, ani zaklinacz, i tutaj przechodzimy do kwestii kontaktu z umarłymi, ani wywoływać duchów, ani znachor, który leczy przez takie właśnie duchowe dotykanie, jakieś aury i inne rzeczy, ani wzywający zmarłych. I uwaga, podsumowanie, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Musimy pamiętać o tym, że Biblia uczy. E, e, Według zasady mo monizmu, a nie du dualizmu, czyli że człowiek został stworzony jako całość. Nie ma podziału na duszę, która jest częścią ciała, jest w niej jakby zamknięta, tylko jest mowa o tym, że Bóg ulepił całego człowieka, stworzył całego człowieka, łącznie z mózgiem gotowego do dzia działania i tchnął w niego ożywczego ducha, jakby tchnienie, które sprawiło, że. Tak samo jak żarówka, do której się podłączy do prądu, zadziałało, tak? I pojawiła się jaźń, świadomość. To połączenie tych dwóch elementów sprawia, że zaczyna istnieć człowiek jako ta, taki. A więc w momencie, kiedy rozłączymy z kontaktu, wyłączymy wtyczkę, prąd znika, ciało umiera, światło ga, ga, gaśnie. Więc, Generalnie, nawet w kontekście tego, co było w, w ogrodzie Eden, tam było ostrzeżenie, jak tylko z niego zjesz, to umrzesz, tak? No a wąż mu mówił na pewno nie umrzesz, jak zjesz. No, kto się okazał w tym miejscu pra, 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 prawdziwym? Pan Bóg, tak? No bo zjedli i niestety zaczęli umierać. Więc mamy świadomość tego, że na, na razie, kiedy trwa y, czas wciąż grzech, grzechu, po śmierci, czekamy, tak? Pan Jezus, kiedy umarł, Łazarz nazwał to po prostu snem. Łazarz śpi. A potem, żeby już uzupełnić ciekawość, apostołów po, po, po powiedział, że nie tyle śpi, ale po prostu umarł. Jak, jak śpi, to, to na pewno się obudzi, oni myśleli, a pan powiedział: Nie, nie, Łazarz umarł. Dla pana Boga to jest sen, bo jak się śpi, to człowiek nie ma świadomości, tak? Tak jakby go nie było. Jest odłączony. Ale jak się budzi, to wszystko powraca i nawet nie pamięta, że został odłączony. Więc, yy, więc jest to jakby analogia, którą sam Pan Jezus w tym miejscu stosuje i powiedział, nie łączcie się z umarłymi, bo oni nie mogą do was przemawiać. Tak? Oni wam nie mają nic do powiedzenia. Człowiek umarły to człowiek, który nie ma nic wspólnego z tym świ światem. a tam, tam nie ma ani mądrości, ani wspominania, ani yy, uczuć. Wszystko umiera i czeka na dzień zmartwychwstania. Tutaj kilka innych fragmentów. Jego szatana aniołom wcale nie jest trudno przybrać postać zmarłych czy grze, grzeszników i pokazać się oczom ludzkim. Zjawiska te będą coraz czę, częstsze, a w miarę jak będziemy się zbliżać ku koń, końcowi cza, czasu, będą coraz bardziej wstrząsające. Pisze um, um, Ellen White w książce, w książce Ewangelizacja. Żli aniołowie przechodzą w postaci ukochanych osób, i to jest chyba najbardziej tragiczne, tak? Tych, którzy odeszli, których kochamy. No, a jako duchowe istoty są w stanie wszystko idealnie zapamiętać i niestety po, podrobić. Czytam dalej. Nawiązują do wydarzeń z ich życia oraz zachowują się w, spo, w taki spo, sposób, w jaki te osoby zachowywały się za ży, życia. Um, w ten sposób sprawiają, że ludzie wierzą, iż ich najbliżsi i przyjaciele, którzy zma, zmarli, e, mogą e, do nich powrócić. Może on szatan, ukazać się ludziom w postaci ich zmarłych przyjaciół. Oszustwo to jest doskonałe, znajomy wygląd, głos, słowa. Wszystko to podrabia po po z zadziwiającą dokładnością. Tak? Dla kogoś, kto żyje tysiące lat, kto jest świadkiem życia każdego fragmentu chwili życia człowieka, kto ma pamięć doskonałą. Podrobienie czegoś, tak, tak, nie jest żadną sztuką. Jeżeli wierzymy w duchowy świat, to musimy to wziąć pod, 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 pod uwagę. Ale jeżeli te istoty zaczną przemawiać i mówić o tym, że się nie mamy przejmować tym, co, co jest głoszone, ostrzegać i mówić, a co to za problem? Nie słuchajcie te, tego głosu nawoływania, bo to jest głos fanatyczny. Żyjcie tak jak żyliście do tej pory, wszystko będzie w porządku. Ja wam to mówię, bo jestem po drugiej stronie i jestem zbawiony, wszystko jest w porządku. Tam każdy jest zbawiony. To kto w to nie uwierzy? W każdym razie, to co będzie na końcu, to taki szczególny trium triumvirat. Już mówiliśmy o tej fałszywej trójcy, i widać, że to się powtórzy, bo też i mówi o tym objawienie na końcu, że to się powtórzy dojdzie jakby do wspólnego działania na końcu, gdzie te trzy siły się ponownie połączą i będą kroczyć jakby prowadząc ca cały świat aż do, do końca. To jest pierwsze zwierzę, drugie zwierzę, ale na początku jest oczywiście smok. Smok, który był symbolem pogaństwa, a sam według Biblii jest e, e, no, pradawnym wężem, szatanem. Pierwsze zwierzę to jest chrześcijaństwo powszechne, tak? Które, jakby w pewien sposób, no, prowadzi, co jest bardzo smutne, to dzieło. Drugie zwierzę, które to dzieło kończy, to jest jakby zmierzający w tą samą stronę protestantyzm. Mamy tę tą, tą, potrójną, jakby koalicję, która będzie prowadzić do takiego dzia działania. Ale mimo wszystko, na końcu, mimo tych wszystkich dzia działań, walk, wylanie Ducha Świętego sprawi, że. Że Ewangelia będzie ogłoszona skutecznie i dotrze do każdego człowieka. Pamiętajmy o tym, że wydanie Ducha Świętego oznacza, że, że głoszenie Ewangelii będzie najbardziej cudowne, dopasowane do potrzeb każdego człowieka. Będzie tak mu przedstawione, aby był w stanie zrozumieć wszystko, tak, żeby nie miał żadnego usprawiedliwienia, jeżeli je odrzuci. Tak? Na tym też będzie właśnie polegała ta moc obecności Ducha Świętego i na końcu będzie lud, który wyjdzie, tak? Aż do ostatniej osoby, która będzie miała podjąć decyzję, wyjdzie i będzie przygotowany. I objawienie 14 rozdziału podaje nam właśnie taką jakby definicję tego ludu, który wyjdzie. 14 od 4 do 5 i są to ci, którzy się nie skalali z kobietami. To brzmi bardzo dziwnie, ale Biblia ma Symbolikę bardzo konkretną. Kobieta oznacza przede wszystkim kościół, a słowo skalać to oznacza po prostu no, splamić swoje małżeństwo, swój związek, co oznacza po prostu no, pójść do innej kobiety. A więc jakby splamić ten czysty związek z Bogiem, czysty kościół, pójść tam, gdzie ten związek jest nieczysty. Tak? A więc jest to ktoś, kto. kto nie wiąże się z upadającymi, niewiernymi zwią związkami wzdaniowymi, kto jest po prostu wie wierny i czy czysty, idzie tam, gdzie jest jego su sumienie. Y y I pokazuje mu, tam jest czysto, tam jest do dobrze, tam, tam idź. I jak nawet tutaj tekst podaje, są bowiem czyści. I dalej. Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. To jest bardzo istotne, bo ma to związek z tym, że Pan Jezus. Pełni swoją e, e, służbę w niebie e, i ci, którzy go śledzą, idą za, za nim, wiedzą, gdzie jest. I przynajmniej mentalnie, du, du, duchowo są tam, gdzie on jest. I to też ma oczywiście odbicie w, jego, e, w tym, co e, Pan Jezus głosi, e, w co wierzy, tak? co jest jakby jego charakterem. Ci, którzy za, za nim idą, są w pełni Mu wierni we wszystkich szczegółach. I dalej zostali oni wykupieni pomiędzy ludzi, jako pierwociny dla Boga, czyli ci, którzy będą jakby za zaczynem całego zbawienia. I dla Baranka w ustach ich nie, nie znaleziono kłamstwa i są bez skazy. To jest ciekawe, bez kłamstwa, czyli no, kto z nas nie sprawił się kłamstwem. To przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, że będą uczciwie walczyć przez łaskę Jezusa z grzechem. Z kłamstwem, z innymi grzech, grzech, grzechami, i przez przyjęcie z jednej strony wykupienia w Jezusie, tak? Odkupienia, a z drugiej strony przyjęcia całej pra prawdy o Jezusie na dany czas, będą postrzegani jako ludzie bez skazy i będą mo mogli być zapieczętowani na czas przyjścia pana Jezusa Chry Chrystusa. Ten zrodzony lud. Ogłosi to poselstwo bardzo szybko, dlatego że mamy pewną zasadę, która nam to tłumaczy. tak? Jest to zasada, zasada pewnych ograniczonych prześladowań. Tak? Kiedy apostoł pa Paweł chodził z miejsca do miejsca, czasami Bóg mu pozwalał być w pewnym miejscu dłu dłużej, powiedział tutaj, masz być dłużej i głosić Ewangelię, jesteś tutaj bezpieczny, aż do momentu, kiedy nagle coś się działo i Paweł musiał uciekać z tego mie miejsca, bo dochodziło do prześladowań. I jakby ten Znak płynący z prześladowań był jakby też znakiem dla, dla niego, że, że praca się na tym miejscu zakończyła, bo to, co miał zrobić, zostało już po prostu zakończone. Już nie miał nikogo innego, kto mógłby przynajmniej oficjalnie przyjąć Ewangelię. I tutaj mamy też inny tekst, który mówi o tej zasadzie. A gdy was będą prześladować, będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, za, za, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Jeżeli lud Boży będzie głosił Ewangelię z miasta do miasta, z miejsca do miejsca, z wsi do wsi, to Pan Bóg będzie wpierw zatrzymywać prześladowanie, aby... Pozwolić głosić Ewangelię każdej osobie, która w tym momencie jeszcze może podjąć tam decyzję, de a kiedy już wszyscy podejmą decyzję, de wystarczy podnieść rękę i przez niechęć tego ludu zmusić lud Boży do pójścia do kolejnego miejsca. Jednak na końcu, kiedy ta ilość osób, które nie podjęły jeszcze decyzji, będzie powoli, ale malała, ma przyjdzie taki moment, kiedy wreszcie ostatnia osoba podejmie decyzję de de na tej ziemi. I nie będzie już wtedy właściwie, komu głosić, dlatego, że Bóg zrozumie, że wszyscy podjęli decyzję wiążącą. I wtedy możemy się spodziewać, że to prześladowanie, które zmusi lud do ucieczki, będzie wszędzie i lud Boży będzie zmuszony do tego, żeby wyjść z miast, wyjść z wsi i uciec do miejsc jakby najbardziej oddalonych od cywilizacji. Tak też nastanie koniec czasu łaski który jakby zamknie liczbę osób, które przyjmą zba, zba, zbawienie. Czytamy takie słowa Ewangelia Mateusza 24, od 12 do 14. I powstanie wielu fałszywych pro, proroków i zwiodą wielu, a ponieważ bezprawia się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do, do końca, ten będzie zbawiony i będzie głoszona ta ewangelia o królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec ta cała sekwencja się w tym miejscu powtarza przychodzi koniec ten koniec nie oznacza od razu że pan Jezus powraca ten koniec oznacza zamknięcie drzwi do zbawienia tak to jest najbardziej tragiczne wydarzenie bo ono właściwie przesądza kto będzie żywy a kto będzie martwy w księdze Daniela w XII rozdziale czytamy o tej chwili następujące słowa. Pierwszy i drugi wiersz. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie, nie było, odkąd istnieją na, narody. Aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do księg, księgi żywota, a wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańby i wieczne potępienie. A więc mamy wejście w momencie, kiedy Michał powstaje, tak wiemy, że Michał, starotestamentowo, jakby symbolizuje Mesjasza który przebywa w świątyni w niebie, w niebie, powstanie to jest jakby zamknięcie słu służby pośrednictwa. Tak? tak samo jak kapłan w, stary, w Starym Testamencie w święto Jom Kippur, będąc w miejscu najświętszym, kiedy kończył wyznawać grzechy i Bóg te, to wyznanie przyjmował i błogosławił, tak? wtedy kapłan wstawał, bo kończyło się jego pośrednictwo i mógł z powrotem wyjść na zewnątrz, pierw do mie mie miejsca świętego, a potem wyjść, na dziedziny jest tam, gdzie czekali ludzie zwykle bardzo przestraszeni, bo nie wiedzieli, czy Bóg rzeczywiście przyjmie, czy kapłan będzie mógł spokojnie wyjść na, na zewnątrz. Więc ten czas ucisku się wtedy, wtedy rozpocznie, kiedy kapłan wstaje, i końcem tego ucisku będzie czas, kiedy lud będzie wybawiony. Czyli jest to jakby wejście w, ten, w tą ostatnią fazę, fazę historii tego świata kiedy to jakby będą dwie gru, gru, grupy ludzi, jedna będzie uratowana, druga będzie skazana na śmierć tak I, i Bóg jeszcze będzie miał coś do zrobienia przez czas ucisku, wielkiego ucisku, co będzie miało pokazać jakby końcowe o, o owoce. Gdyby tego nie było, Pan Bóg w tym, w tym momencie mógłby już tą historię zakończyć, ale jeszcze coś musi, musi się stać, wielki ucisk jeszcze ma coś zrobić, tak? Ewangelia Mateusza, dalszy ciąg 24 od 5 do 22. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ochydę spustoszenia, którą przepowiedział pro, prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego, a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Piada też kobytom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. A więc w tym miejscu to pierwsze czytanie jest takie, że to dotyczyło ludzi w Jerozolimie, chrześcijan, którzy byli ostrzeżeni, że kiedy ten czas najazdu nadejdzie, to, to uważajcie, e, dlatego że będzie tylko krótki moment, żeby uciec. Tak? Kiedy się te wojska cofną, wtedy musicie uciekać. I tak się rzeczywiście stało, kiedy Rzemieńczycy najechali na Jerozolimę w roku 70. Był krótki moment, kiedy można było uciec. Typologicznie jednak... Można to odnieść także do tego, co będzie na, na końcu. Tak? Kiedy zobaczycie, że kończy się czas łaski, gdzie, że już nikt nie przyjmuje Ewangelii, gdzie jest wszędzie wrogość, tak? że już się nic nie da zrobić, to jest to znak, abyście wtedy uciekali. I w tym miejscu jest też bardzo ciekawe to powiedziane, to Jezus mówił do swoich wiernych w kontekście przyszłości, pierw i a potem typologicznie także i końca czasów i mówi tak, możesz się tylko aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. No to że zimą to jest oczywiste, bo jak jest zima to się umiera z powodu niedożywienia i z powodu mro, mrozu. Ale sabat? Pan Jezus ewidentnie powiedział, że sabat nie jest dniem, kiedy mamy się zajmować podróżowaniem, tak? Przynajmniej nie w kontekście takiego Wypoczątkowego podróżowania. Generalnie sabat jest oczywiście na odpoczynek. Czasami w sprawach świętych pastorzy podróżują tak, po to, żeby osiągnąć kazanie, ale to jest inna rzecz. To jest tak, tak samo jak w świątyni w Starym Testamencie. Tam też kapłani oczywiście działali w świątyni. Ale świętość sabatu jakby mówi: no jeżeli nie musisz, to staraj się nie podróżować, tak? I Pan Jezus powiedział: Ten Samad będzie wciąż dla Was święty i obowiązujący. A więc się módlcie, żeby to nie wypadło w ten, w ten czas. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych, będą owe dni skrócone. A więc wciąż ten sam ucisk, tak, wielki ucisk, który, jak wiemy już z przeszłości, z tego co mówiliśmy, był w średniowieczu ale ma się też na końcu w krótkim czasie ponownie bardzo intensywnie powtórzyć, tak? Już powiedziałem, że to jest panorama dziejów chrześcijaństwa, mamy te dwa odniesienia. Podział jest dosyć klarowny, ale musimy też pamiętać, że, że jeden i drugi, że to jedno i drugie odniesienie ma w tym miejscu jakieś no, myślę istotne zastosowanie. Koniec czasu łaski, tutaj mamy komentarz z wydarzeń czasów końca. Ponieważ różne rządy w chrześcijańskim świecie wydadzą ustawy prze, prze, przeciwko zachowującym przykazania Boże, przeto ci ludzie będą wyłączeni spod opieki prawa i wydani na łup tych, którzy, którzy pragną ich zguby. Opuszczą miasta i wsie, chroniąc się małymi grupkami w najbardziej opustoszałych miejscach. Wielu zna, znajdzie schronienie w górach. A więc to jest opis właśnie tego, tej sytuacji, kiedy już. Nie będzie komu głosić Ewangelii, bo wszyscy podejmą decyzję wiążącą. Pan, Pan Bóg ją przypieczętuje i wszyscy będą podzieleni, tak? W tym miejscu też pojawia się bardzo ciekawy wątek. Biblia mówi dosyć dużo na temat Dnia Pańskiego. Dzień Pański to jest dzień, kiedy, kiedy na, ma nastać jakby Dzień Sądu, czyli kiedy Bóg rozliczy ca, cały świat. I nam się zwykle to kojarzy z przyjściem Pana Jezusa na tą ziemię, kiedy powróci, po to, aby. Odpłacić wszystkim tym, którzy, um, którzy y, 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 żyją, tak, jednym sprawiedliwie y, ze zbawieniem dru drugim, sprawiedliwie niestety z potępieniem. Ale mamy też tutaj ciekawy pewien wniosek. Jeśli do zasadzony 5, od 1 do 2. A o czasach i oporach bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Czyli przyjdzie jak niespodziewanie, tak. Nikt nie będzie tego oczekiwać. Czas próby zakończy się nagle, pisze Ellen White, niespodziewanie. Tak, wszystkich, los wszystkich be, będzie na zawsze rozstrzygnięty. Czas próby zakończy się wstawienicza służba Chrystusa w niebie ustanie, ta chwila nagle nadejdzie, a wszyscy ci, którzy zaniedbali oczyszczenia duszy przez posłuszeństwo pra, pra, prawdzie, zostaną zaskoczeni w duchowej śpiączce. A więc bardzo wyraźnie widać że ten jakby początek trwogi, tak, dnia sądnego jest związany przede wszystkim z momentem, kiedy się skończy ta służba, tak, kiedy skończy się czas łaski, tak. I że to będzie jakby całkowitym zaskoczeniem, że nikt nie będzie wiedział, kiedy się to stanie. No, kiedy kapłan wstawał w starym, w starym Testamencie, w świątyni wstawał, i kończył się moment, jakby orędowania, wszystko było za, jak, jakby już zam, zamknięte, wszystkie grzechy, kto wyznał, to wyznał. Kto nie wyznał, to w tym momencie miał bardzo poważny problem. Nikt z zewnątrz tego nie widział, ani nie słyszał, tak? Trzeba było czekać dalej. Więc tutaj mamy analogię, tutaj też tego nikt nie widzi, nie słyszy, kiedy, kiedy to, to się dzieje, ale ten moment jest najbardziej wią, wiążący, tak? Inny fra fragment, drugi Piotra 3:10. A dzień pański nadejdzie jak złodziej wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnią ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiś powinniście być Wy, w świętym postępowaniu i w pobożności. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa się w ogniu, sto ogniu stopnią i rozpalone żywioły rozpłyną się. I Mateusza 24:37, al 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 Albowiem jak było za Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. I uwaga, bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, uwaga, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiódł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Analogicznie. Czy ludzie przestali e, od razu... Jeść, pić, żenić się. Oczywiście to, to są normalne rzeczy. To, to można robić do końca. Natomiast to, to nie powinno być naszym głównym zadaniem. Że Bóg powinien być na pierwszym miejscu, te sprawy na drugim. Jest źle, kiedy jest odwrotnie. Ale chodzi o to, czy ci ludzie skończyli w momencie, kiedy Noe no wszedł do arki, czy ci ludzie skończyli tak żyć? Nie. Dopóki nie było deszczu, żyli tak da dalej. Sądzili, że wciąż wszystko jest w porządku, a no, no, no jest panikarzem. Tymczasem. Przy zamknięciu wieka e, e, Arki los ludzi zo, został przypieczętowany raz na zawsze. Ci, którzy byli na zewnątrz, byli już martwi, chociaż wciąż żyli. Czyli ten moment, kiedy nastał ten dzień trwogi, dzień pański dla tamtego e, świata, to był moment zamknięcia Arki, tak? a to, co się stało siedem dni potem, było już tylko i wyłącznie konsekwencją tego, co stało się siedem dni wcześniej, tak? kolejny bardzo ciekawy fragment, który też o tym mówi, a jak było za dni Noego, to jest Ewangelia Łuk Łukasza, 26, 17 rozdział i 26, po 35 wiersz. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nastał potop. tak? I wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, a w dniu, kiedy lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi, jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu niechaj nie schodzi, nadu i tak dalej, i tak dalej, i, i, i tak dalej. Tak? Ehm, więc w tym miejscu mamy bardzo wy, wyraźne stronie. Nawet Ewangelista Ł Łukasz też w innym miejscu mówi bardzo, bardzo mocno ehm, uważajcie bo ten dzień przy, przyjdzie z nienacka na cały świat, na wszystkich mieszkańców tej całej ziemi. Więc ten dzień będzie nieznany. Nie, nie tak? <laughs> co, wiemy, co wiemy o tym? No, pamiętajmy o tym, że kiedy będą spadały plagi na, na świat, tak? już w, czas, w czasie Wielkiego Ucisku i będą się działy rzeczy, rzeczy dramatyczne, tak? no to wtedy... Generalnie świat będzie wiedział, że jedynym wyjściem musi być coś tak radykalnego jak przyjście Mesjasza, tak? O, czym, o, o tym, czego będą oczekiwali, co się wydarzy, powiemy sobie za, więcej za tydzień. Natomiast na pewno będzie czuć, że, że to się zbliża. To już nikt nie będzie tym zaskrzony. Nie będzie tego efektu złodzieja w nocy. tak? Ale moment zamykania świątyni, moment zamykania czasu łaski, jak najbardziej spe, spe, spełnia te, te kryteria, a więc w tym miejscu mowa jest o tym, że dzień pa, pa, Pański, jakby dzień osądzenia, zaczyna się w momencie, kiedy wszystko się zamyka i zaczyna się jakby to siódme tysiąclecie, w którym Bóg jakby do sądu. Dzień generalnie składa się z dwóch części, części, kiedy mamy opisane stworzenie. Mowa jest o tym, że, że pierwsza część dnia to była część ciemna, druga część dnia to była część jasna, prawda? I tak Bóg stwarzał stwa, 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 stwa w tym cyklu, tak też mierzył czas. I tutaj, jeżeli popatrzymy sobie na ten symbol milenium jako takiego symbolu długiego dnia, no to mamy też element jakby ciemny i jasny. I wydaje się, że, że ten czas w jakiego ucisku spełnia te kryteria skróconego okresu ciem, ciemności, który się zakończy interwencją Pana Boga przy siódmej pladze która to znowu zakończy tą historię i się rozpocznie czas jasności, kiedy, kiedy yy, no, skończy się historia grzech, Grzechu. Yy, będą pogrzebani ci, którzy, którzy się zbuntowali, natomiast ci, którzy będą ratowani, pójdą do, do nieba i będą z Panem Bogiem. Tak, za, za, zatem roz, rozpocznie się Dzień pa, Pański. Yy, no ale też pojawia się pytanie, yy, yy, jak ten ucisk będzie wyglądał w prak 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 praktyce? Spróbujemy w skrócie sobie to teraz yy, przeanalizować. Przede wszystkim yy, no, będzie to jakby podzielone, dlatego że ucisk będzie nieco inny w przypadku tych, którzy będą stali wśród buntowników yy, wobec Pana Boga i nieco inny wobec tych, którzy będą yy, jakby yy, zaprezentowani i wybrani jako wierni dla Pana Boga. Zacznijmy od tych, którzy jakby stoją po tej złej stronie. Wiemy, że dotkną świat nieszczęścia materialne, fizyczne i różne takie nieprzyjemności. Tak? Będzie to gniew bo bo Boży, który spadnie na świat. Gniew bo Boży tak naprawdę oznacza sprawiedliwość bez domieszki łaski, bo sprawiedliwość dla grzesznika jest oczywiście oznaką śmierci. Bo Bóg Sprawiedliwy, no to, to jest, nie ma przy nim możliwości na grzech. Grzech nie przetrwa. Więc to jest tak, jakby Bóg zabrał już w tym momencie łaskę i świat zbierał owoce swojego złego postępowania. Gniew Boży będzie spadał, będzie to wielka skala wy, wydarzeń, która będzie dotykała tylko niewiernych. Oni będą jakby przyjmowali ten gniew. Objawienie dziewiąty, rozdział 14 i 15 wiersz mówi nam o czterech aniołach, którzy podtrzymują, trzymają jakby wiersz wiatry, które są przygotowane jako takie siły niszczące na, na, na koniec historii, i ci aniołowie mają te siły Puścić, jakby im pozwolić zadziałać, za ale na, na, na razie jeszcze wciąż się podtrzymują. I słyszymy takie wezwanie: uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem i zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. Tak? Tutaj jest ewidentny obraz tego, co się będzie dzia działo. Będą spadały plagi, nieszczęścia, które będą zabijały ludzi na wielką rzeczywiście sk skalę. Czytamy w zdarzeniach czasów końca, tuż przed rozpoczęciem tego okresu, czyli tego cza czasu ucisku, wszyscy otrzymaliśmy pieczęć Boga Żywego. Wtedy zobaczyłam, jak aniołowie przestali powstrzymywać cztery wiatry, i widziałam, że zapanowały głód, zaraza i miecz. Naród powstał przeciwko narodowi, a cały świat pogrążył się w zamieszaniu, czyli te wojny jakby sta 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 stały się rzeczywiście wszechobecne. Czytamy też da, dalej w Wielkim bo, Boju. Tych, którzy, którzy uciskają lud bo, bo, Boży, w końcu dosięgną wyroki Pana. Wielka cierpliwość Boga wobec niezbożnych dodaje ludziom odwagi w ich przestępstwach, a pomimo zwłoki kara, jest, i, i, kar, kar, kara jaka ich spotka, jest pewna i straszna ciężka kara czekająca przestępcę widoczna jest w zwłoce w wykonywaniu przez Pana wy, wyroku. Ludzie, którym Bóg okazał tyle cierpliwości i których nie chce ukarać, dopóki nie przepełnią miary swej niezbożności, w końcu będą pić z gniewu Bożego. A więc Pan Bóg nie chce karać, ale na końcu z litości dla tej zmęczonej ziemi i cierpiących lu, ludzi wiernych Panu Bogu będzie, będzie musiał to, to zrobić. I tutaj ten ciekawy fragment, który mu, mówi, że kara jest jakby mierzona tym, jaką okazuje Pan Bóg cierpliwość. Czym dłużej czeka, aby ukarać tym, to znak, że ta kara jest rzeczywiście poważniejsza. Po, po Niechronieni łaską Bo Boga nie mogą się obronić przed wrogiem. Szatan zgotuje ludziom czas wielkiego ucisku. No, e, dla, dlaczego w taki sposób? To jest oczywiście stra strategia. E, e, szatan spra spra sprawi, że zapanuje. Straszny nieład, głód, zniszczenie wojny, ludzie będą ginęli masowo, i w pewnym sensie to jest też strategia, dlatego że gdyby się udało ten konflikt zakończyć, jakby zniszczeniem całkowicie ludzkości, no to w pewnym sensie szatan otrzymuje kolejną szansę, aby móc zrobić gdzie indziej swój eksperyment. Ale Bóg w tym dzia działaniu niszczącym jest sprawiedliwy. Yy, mamy takie sprawozdanie, obywienie 16, od 5 do 6, i usłyszałem, Anioła Wód, mówiącego: Sprawiedliwy jesteś ty, któryś jest i któryś był święty, żeś taki wyrok wydał, ponieważ oni wylali krew świętych i proroków. Ty dałeś im do picia także krew. Zasłużyli na, na to. I usłyszałem, jak Ołtarz przemówił: Tak, pa, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje sądy. Skąd ta sprawiedliwość? Dlatego, że są to ludzie, którzy przez całe pokolenia Okazywali nienawiść do, do Pana Boga i nienawiść do ludzi, którzy Pana Boga chcieli, chcieli e, e, uwielbić swoim ży, życiem i postępowaniem. I w związku z tym, to, co w, to, co w końcu na nich spada, ta, ta, ten, ten gniew, czyli ta sprawiedliwość bez domieszki łaski, jest sprawiedliwa. I cały wszechświat mówi, tak, rzeczywiście po, powinno być. Czyli e, za to te plagi spadają. No, Właśnie jak pisze Ellen White, skazując wiernych Bogu na śmierć, ściągnęli na siebie winę za ich krew, jak gdyby sami ich własnoręcznie zabili. Bo w trakcie wielkiego ucisku świat, wiemy też to, połączy się i w końcu wyda wyrok. Na lud bo, bo Boży, podejmując decyzję, że ci, którzy są tak odmienni i nie chcą żyć tak, jak żyje ca, cał, cały świat, powinni ponieść konsekwencje, bo przez nich jest to całe nieszczęście, nie, nie przez tych, którzy grzeszą, tylko przez tych, którzy są wierni Panu Bogu. Uwierzą w to, będzie wydany wyrok, który obejmie cały świat, i, i w pewnym mo, mo, momencie będzie mowa o tym, że będzie można lud bo, Boży absolutnie oficjalnie y, zgładzić. Natomiast ucisk dla wiernych ben, będzie inny. Nie będzie to ucisk na tyle fizyczny, co duchowy. Oczywiście fizyczny będzie też, bo będzie panował głód i lud Boże będzie mógł polegać tylko i wyłącznie na łasce Pana, jak Eliasz w ukryciu, aby otrzymać wodę i chleb, ale tą istotą tego ucisku będzie duchowe doświadczenie. Będzie to ucisk aż do do, do granic jest on często przyjmowany do tego, co Opisany jest jako trwoga Jakubowa o tym jeszcze będziemy mówić więcej za tydzień mamy taki fragment z Wielkiego Boju Szatan oskarża dzieci Boże zna grzechy do których ich zwiódł przedstawia je więc Bogu w przeklętym świetle twierdząc że ludzie ci podobnie jak on zasługują na pozbawienie łaski Bożej Bóg w swej sprawiedliwości nie może im odpuścić tych grzechów a gdy szatan oskarża dzieci, Bo Boże Pan pozwala mu kusić ich do najdalszych granic. Gdy myślą o swojej przeszłości, ich nadzieja słabnie, ponieważ w całym swoim życiu nie widzą wiele dobra. Szatan stara się ich przerazić, myślą, że ich los jest beznadziejny, że nie mogą być obmyci z grzechu, zniszczyć ich wiarę. Chociaż lud Bo Boży będzie zewsząd otoczony wrogami, którzy czyhają na, na, na jego upadek, to jednak obawa, jaka będzie ich dręczyć, nie jest strachem przed prześladowaniem za prawdę. Wierni Bogu obawiać się będą raczej tego, że nie żałowali w pełni za każdy grzech. Trwoga Jakubowa to właśnie taki czas, kiedy człowiek czuje się grzeszny, kiedy nie ma poczucia tego, że grzech, grzechy mu były przebaczone, gdzie zmaga się jakby z Bogiem, zmaga się ze swoim sumieniem i wydaje mu się, że nie zasługuje na to, żeby być zbawionym, tak? Kto straci swoje życie, ten zyska przeszli przedtem wszyscy. Czyli jakby tutaj kwestia tego, czy ktoś przeżyje, czy też nie, już nie, nie będzie aż tak istotna, bo każdy wcześniej zdecyduje, prawda, że postawia Pana Boga przed swoim własnym ży 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 życiem, tak? Natomiast będzie to próba wi 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 wiary, noc jak, jak Jakubowa, próba y rzeczywiście y bardzo szczególna. Walka z, sa z samym sprawiedliwym Bogiem, walcząc z aniołem, tak? Z Bogiem zwyciężył. Dzięki uniżeniu, pokucie i poddaniu się ten grzeszny, błądzący grze, grzesznik, pisze Ellen White, zwyciężył, tak? Jakub oczywiście nie był sprawiedliwy, Jakub zgrzeszył, ale Jakub błagał pana Bo, Boga tej nocy, wa, walcząc z nim aż do końca i powiedział: Nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. I wreszcie Bóg powiedział: Dob, do, Dobrze, będę ci błogosławił. Będzie to czas, kiedy będziemy musieli wytrwać bez, bezpośrednika w niebie, co też ma swoje konsekwencje. Nie mamy informacji, jak to będzie do końca wyglądało, ale to oznacza, że będzie to wielka trwoga, tak? No, bo przecież grzech jest częścią naszego ja, a bezpośrednika, no, jak mamy przeżyć, gdyby się na przykład nam przytrafił jakiś grzech? Więc będziemy całkowicie złożeni w rękach Pana Boga i tylko On będzie w stanie nas przez ten czas przeprowadzić. Sprawić, że wy, wy, wyjdziemy z tego zwy, zwycięzcy. Objawienie w tym miejscu też podaje nam bardzo dokładnie podział na dwie gru, grupy. I to jest też jakby pewien sens wielkiego ucisku. Wajsze 2,11. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Więc jest to podział, ale nie tylko duchowy. Jest to już podział wynikający z przynależności. Niezbożni związani z tą ziemią, jakby z jej pro, pro, prochu i w nią zapatrzeni. My, my wszyscy z tej, z tej ziemi jesteśmy niejako zbudowani, tak? Ale y, to przejście przez wielki ucisk będzie oznaczało dla ludu Bo, Bożego, że przez to przetrawienie, to oczyszczenie, przez ten ogień mają jakby całkowicie skierować swój wzrok na Jezusa. On się ma dla, dla nich stać ważniejszy. Nawet niż ta Ziemia, niż to, co tutaj znają i tylko w nim mają postrzegać swoje zbawienie. I odwrotnie, ci, którzy są z tą Ziemią związani i w niej widzą swoją przyszłość, swoje zbawienie, swój ratunek, ci będą chcieli ca cały czas na, na tej Ziemi żyć i ci będą e, uważali, że ta Ziemia, która upada, to jest nieszczęście, bo przecież to jest cały ich świat. Boży lud, patrząc na zniszczenie zie ziemi, oczywiście się cieszyć nie będzie, ale będzie zdawać sobie sprawę z tego, że to już nie ta ziemia ma podtrzymywać jego ży życie, tylko to Jezus jako jedyny może ich uratować. A więc będą tylko dwie klasy lu ludzi, y i każda będzie miała wyraźne opieczętowanie. Z jednej strony będzie pieczęć pana Bo 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 Boga, tych, którzy są przygotowani do zbawienia, z drugiej strony pieczęć y y piętno zwie zwierzęcia. I ewidentnie będzie widać, że coraz bardziej się będzie objawiał charakter, tak, mimo ewidentnych dowodów, tak, że Bóg sądzi, także że jest coś nie w porządku, że każdy będzie mógł dostrzec, że coś się dzieje, yy, będzie wciąż jednak partia w tą samą stronę. Z jednej strony lud Bo Boży, który będzie iść w stronę Pana Jezusa z całych sił, Patrzeć tylko i wyłącznie tam i tam umieścić swoje wszystkie oczekiwania i marzenia, a z drugiej strony ci, którzy będą z uporem patrzyli na tę ziemię i mówili, to, to jest nasz świat. Czytamy takie słowa? To tutaj znajduje się, znajdują się mury podziału, po które oddzielają to, co niebiańskie, od tego, co ziemskie i czynią różnicę między tymi, którzy należą do świata, a tymi, którzy zostali z niego wybrani i są cenni w oczach Boga. Czyli jest podział na tych, którzy myślą o niebie i tylko do niego dążą, i ci, którzy myślą o ziemi jako o tak zwanym niebie. Tak? Już wcześniej mówiliśmy o tej apokaliptyce, która wyszła od, od Augustyna która mówi o tym, że Królestwo na ziemi będzie wtedy, kiedy, kiedy no, miasto Bog Boga zapanuje nad całą zie ziemią, i, i na tej ziemi będzie to Królestwo Bo Boże. Natomiast, natomiast my patrzymy w przyszłość, tak? Blud Boży patrzy w przyszłość, patrzy w, nie w niebo. Powiemy sobie jeszcze o tym więcej za tydzień. Dzieci bo, Boże opuszczą miasta, chroniąc się w małymi grupkami w najbardziej opustoszałych mie miejscach. Wielu zna znajdzie schronienie w górach, już to sobie czytaliśmy, co oznacza, że ci ludzie się odłączą mentalnie już od tego świata. Będą tutaj wciąż na tym świe świecie żyć, ale ich umysły, e, duch będzie cały czas patrzeć w stronę nieba. To będzie ich jakby jedyny kie kierunek. Jak, jak za dni Noego, no, 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 chociaż będą dwie grupy na Ziemi, jedna w arce. Druga poza. Jedni żywi, drudzy martwi. I tutaj w tym miejscu jeszcze bardzo ważny wątek. Otóż ziemia, która jest częścią Bożego stworzenia i człowiek miał się nią opiekować. Jeżeli człowiek zgrzeszy, to, to i ziemia ponosi tego konsekwencje. Ziemia będzie upadała wraz z mieszkańcami. Czytamy takie słowa w księdze Izajasza. Doszczętnie spostoszona i złupona będzie ziemia. Gdyż Pan wypowiedział to słowo, więdnie i obumiera Ziemia, marnie i obumiera świat, marnieją do, dostojnicy ludu Ziemi. Ziemia jest spróbowana pod swoimi mieszkańcami, gdyż przystąpili prawa, wykroczyli przeciwko przekazaniom. Zerwali Zar odwieczne przymierze. Dlatego klątwa pożera Ziemię i jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje winy, dlatego przerzucają się mieszkańcy Ziemi i niewielu ludzi pozostaje. To jest połączone, tak? A więc to królestwo tysiąclecia, to milenium, które ma przyjść... Wydaje się, absolutnie nie łączy się z ziemią. Ziemia idzie na śmierć, na zniszczenie. Tak? Natomiast Bóg obiecuje ra ratunek gdzie? W Nowej Jerozolimie, w miejscu świę świętym, tak? Idziemy da dalej. Lud, bo Boży musi być więc stąd zabrany, tak? Uratowany. Czytamy takie słowa. Wtedy dwóch będzie na, na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie leć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czu, czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan Wasz przyjdzie. Tak? Czyli to zabranie będzie o, o, oczywiście w dniu, kiedy się skończy e, służba Jezusa w świątyni. Wtedy będzie zamknięcie tej his, historii. Mamy czuwać, bo jedni zostaną tak? na tej ziemi już do końca i wraz z nią zginą, a inni będą stąd zabrani. I będą mieli życie ży w Jezusie. Są to ci, którzy podążają za barankiem, dokądkolwiek pójdzie. Wy wy wykupieni z ziemi, niejako wyrwani, jako pierwociny. tak? E Jana 17, 24, 4. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli gdzie? Ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, tak? Mają być nie tam, gdzie ziemia. Która już idzie na zniszczenie, ale tam, gdzie pan, pan i pan Jezus, tak? A na co mają patrzeć? Nie na to, co było, ale na to, co ma być. Tak? Nie na Ziemię, nie na jej piękno, ale na chwałę pana Jezusa. Ziemia i ludzie idą na zniszczenie. Nawet ich marzenia, potrzeba, piękna nadzieja, wszystko ma w czasie ucisku nakierować się na niebo i na Jezusa. A więc ten ucisk ma z nas jakby jeszcze. W, Uformować ten odpowiedni charakter, tak? Ma się jeszcze w nas coś zmienić. Mamy się oddzielić od tego, co zie ziem ziem ziemskie. Już tu mają się nie oglądać wstecz, bo Lot i jego żona, przez to patrzenie, im oczywiście groziła śmierć i wiemy, że żo żona Lota tak zginęła. Nie będą wspominać tego, co było, nie będą patrzeć wstecz. Czyli. Niejako nie jak Lot i jak jego żona, mamy już nie patrzeć wstecz. tak? Mamy się na, na, nauczyć patrzeć tylko i wyłącznie w przód. Ja, na 14.2 idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Dokąd ja idę, wiecie i drogę zna, znacie. A więc lud Boży będzie jeszcze na tej ziemi, cieleśnie, ale duchowo i psychicznie powinien być już w niebie. Więc to jest ten proces, który będzie trwał. Z ludem Bożym, proces nad ludem bo Bożym w trakcie wielkiego ucisku nie zginą wraz z ziemią i ludźmi, bo ich związek z Jezusem będzie silniejszy niż związek z tą ziemią, a ziemia pójdzie na zniszczenie. Na tym dzisiaj chciałbym zakończyć. Wrócimy do wielkiego ucisku za tydzień. Jest to temat obszerny, mamy jeszcze sporo do powiedzenia. Powiemy sobie o różnych uwarunkowaniach, o plagach, o tym czym się ten ucisk za, zakończy. I będziemy też jeszcze mówić o milenium, czyli o tym okresie, który jakby dzieli ten czas końca historii grzechu do momentu sądu ostatecznego, który stanie się po mi milenium. A dzisiaj to już wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę. Niech Wam Pan błogosławi i do zobaczenia.